Cześć, tutaj Ania. Zapraszam Cię na krótką lekcję instruktażową. Dzisiaj chciałabym pokazać Ci, jak wykonać czaturangę. Tak, dokładnie. Pozycja kija to jest nasz dzisiejszy temat. Ta pozycja wydaje się być bardzo trudna i nieosiągalna dla wielu osób. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wszyscy się boją tej czaturangi, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że dużo osób boi się tej pozycji, czy to jest może kwestia tego, że nie do końca właśnie wiedzą, jak ją wykonać prawidłowo i przez to ona sprawia kłopoty, ponieważ jest trudno ustawić odpowiednio ciało tak, żeby to miało ręce i nogi. Zaraz się przekonamy. Chciałabym, żebyście wysłuchali moich wskazówek. Zapraszam Was do krótkiej lekcji. Ok, zaczniemy tutaj w kręgu podpartym. Odstaw dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Z tej pozycji przejdziemy do deski i też zaczniemy naszą lekcję od prawidłowego ustawienia ciała w desce. Bo tutaj zaczyna się tak naprawdę czaturanga. Odstawiamy palce stopy do tyłu, jesteśmy na palcach stóp, dłonie są szeroko rozstawione na macie, palec wskazujący do krótkiej krawędzi maty. I tutaj już zaczynamy od tego, że odpychamy się dłońmi od maty, tak żeby aktywować górną część pleców. Nie zapadamy się w barkach, odpychamy matę, plecy są aktywne. Miednica jest podwinięta pod siebie, nie wypychamy tu pośladków, nie unosimy bioder. Podwijamy miednicę, jednocześnie angażujemy tutaj mięśnie głębokie do pracy. Nogi są aktywne, pośladki również są aktywne. Możemy zostać tutaj przez moment, żeby sobie tutaj aktywować, wzmocnić nieco core, albo przejść, może to zrobimy od razu do czaturangi. Na początek polecam Ci, abyś odłożył tutaj kolana na macie i pierwsze próby wykonania tej pozycji robił właśnie z kolanami na macie. W desce robimy wdech, z wydechem opuszczamy ciało. Ważne tutaj jest, aby łokcie, doły łokciowe były skierowane do przodu, a nie do boku. Przede wszystkim musimy ugiąć łokcie i skierować je do tyłu, i właśnie do zewnątrz. To jest jeden pierwszy poważny błąd, gdzie dużo osób robi, że właśnie kieruje łokcie do zewnątrz i ciężko jest bardzo tutaj utrzymać ciężar ciała. Mamy tak na dobrą sprawę podporę z łokci z przedramion i łatwiej jest utrzymać tutaj ciężar tułowia. Ok, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli już uginamy łokcie, to jednocześnie przenosimy ciężar ciała delikatnie do przodu. Chciałabym, aby tutaj pomiędzy przedramieniem a ramieniem, jeśli już schodzimy do czaturangi, był kąt prosty. Także robimy wydech, uginamy łokcie, ciężar ciała do przodu. Łokcie są cały czas blisko ciała. Nie schodzimy już niżej. Odpychamy się od maty, unosimy klatkę piersiową do kobry bądź psa z głową w dół. Ok, więc to są tak. Najważniejsze rzeczy to są dłonie na szerokość barków, aktywne plecy, łokcie, doły łokciowe skierowane do przodu, tak żeby łokcie ugiąć do tyłu, nie do zewnątrz. I ciężar ciała przenosimy do przodu, tak żeby pomiędzy łokciem a ramieniem był kąt prosty. Schodzimy na tyle nisko, do momentu, kiedy klatka piersiowa i ramię są w jednej linii. Nie potrzebujemy schodzić niżej. Ok, to teraz wykonajmy pełną wersję. Wchodzimy jeszcze raz do deski. Ustawiamy sobie odpowiednio pozycję. Palce szeroko rozstawione na macie. Aktywne dłonie, odpychamy się od maty, aktywujemy plecy. Miednica podwinięta pod siebie. Mocny brzuch, robimy wdech. Z wydechem ciężar ciała delikatnie do przodu. Uginamy łokcie do tyłu. Schodzimy powoli do dołu. Wdech, odpychamy się dłońmi od maty, otwieramy klatkę piersiową, pies głową w górę. Ok, i wydech, balasan. Chwilę tu odpocznijcie.
wszystko ok. I przejdź do siadu. Mam nadzieję, że ta krótka lekcja troszeczkę rozjaśniła Ci w głowie. Naprawdę uważam, że nie ma co bać się tej pozycji. To jest bardzo fajna pozycja, wzmacniająca. Często jest wykonywana podczas praktyk winiasy, przede wszystkim w asztandze. Także zachęcam Cię, poćwicz, popróbuj. Jestem pewna, że z każdym razem będzie coraz lepiej. Dziękuję Ci za poświęcenie kilku minut i do zobaczenia na wspólnych praktykach. Pa, pa!